Witam wszystkich, bardzo serdecznie tutaj z Biedny i zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będziemy grać na susem w jungle, za chwilę co gdzie jak, tylko kupmy to jowo standardowo. Welcome, welcome, dobra, chcemy cię na sus w jungle. Adekery to jest, tam Kench jako support, nam gdzie mamy Lucena, a na topie Dariusa, przeciwko sobie Singed. Shaco, Niko, God damn it, Birdio, on tak ma nazwę? No dobra, ale Galio i Thresh. Także tak wygląda sytuacja. Dlaczego Nasus w jungle? Ponieważ Nasus w jungle jest bardzo mocny, jeżeli nie nazwać go OP. Także jeżeli gracie Nasusem, lubicie Nasusa, a grajcie im w jungle. Na topie można, aczkolwiek w jungle jest lepszy. Ja bym powiedział, że zdecydowanie lepszy. Okej, to jak maksujemy? Ku na pewno na początku i w ogóle w szczególe. A dalej w tym wypadku, przypadku chyba będę maksował W. I tak to będzie wyglądać. Dobra. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co lepiej maksować. Wydaje mi się, że W lepiej maksować, jeżeli postacie, przeciwko którym gracie, są dobre w uciekaniu, prawda? Które mogą wam uciec w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. To lepiej po prostu maksować W. Ja tutaj widzę Singeda. Ale mnie Udo zaczęło swędzić, dobra. Ja tutaj widzę Niko. Tak się zastanawiam, czy Shaco pójdzie na mojego Reda. Jeżeli chodzi o runy, macie w opisie. Pod filmem, także nie ma ni problemu, ale tutaj właśnie nie wiem, czy je włączyć, czy je nie włączać. Dobra, ja od razu wiadomo lecę do Greda, ponieważ obawiam się tego Shaco. A jeżeli chodzi o Nasusa, początki są takie, że on jest słaby. Także jeżeli gracie przeciwko Nasusowi w jungli, możecie go zgangować. Zgangować, a weź mu do jungli. Ładowa, jak to się nazywa, jak to nazwać. Także naprawdę nie ma nipy problemu. Wydaje mi się, że Shaco zrobił tego kraba. Albo nie, on tutaj był. Czy ja mam szansę zrobić kraba? Bardzo dobrze, że mam szansę zrobić kraba, bo krab mi się bardzo przyda. Ja pierdolę, nie? Dobra. Na początku trudno wyczuć to Q. Ja nie wiem, czy w ogóle jest sens, żebym tutaj przychodził. No właśnie, właśnie, to nie ma za bardzo sensu. Zda pocynka. Myślę nad tym topem. Aczkolwiek na początku dobrze sobie trochę pofarmić się Nasusem. Jeżeli chodzi o Nasusa w jungle, farmicie ile się tylko da, naprawdę. Farmienie Nasusem nie jest trudne, także... Także to jest spoko w sumie, prawda? I bardzo łatwo mieć 400 staków Nasusem. Ja się cofnę. Zrobię sobie żabkę. Za bardzo many. Za bardzo golda nie mam, dlatego kupię sobie tylko i wyłącznie pinka. Wow, jak gościu wiedział. On ma chyba challengera, żeby was nie skłamać. Albo przejmie master tiera. Bo tak sobie widziałem, jeżeli w lobby gry, w trakcie wczytywania gry, bo w lobby wiadomo tego nie widać. Także no,
chyba mówi samo za siebie, prawda? Jak tutaj wyczuł, że Szako się zbliża. Lol. Dobra, zrobię sobie tego wilczka, idę po kraba, ale tego teraz kraba już zabiję, a przynajmniej są takie plany. A potem może bym wszedł na minę, dlaczego by i nie? Połknij mnie. O kurwa, to było słabe. Dobra, okej. XD. Nasus się leczy, także też warto o tym pamiętać. Jeżeli uciekacie, obicie tego przeciwnika, uderzcie go raz, zawsze to jakoś się wyleczycie. Nasus się dałem złapać i to było słabe. Aczkolwiek no nie za bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić, prawda? Trochę się zagubiłem. Dlatego prawie bym zginął. Ale tutaj bardzo ładnie tamten zagrał, naprawdę świetnie. I oczywiście jest, potem doszedł, także to też było spoko. Ale te gówniaki mnie mocno zjedzą. No, na sus. Sybredę. No chyba muszę zrobić, no bo jeszcze tutaj mi Szako wejdzie, prawda? Chcę czy nie chcę? O Jezus, właśnie mówię, początki są strasznie trudne, więc nie śmiej mi się, broń Panie Boże. Ale później to jakoś idzie. O the heck, gdzie ty tam poleciał, ziom? Aha, dobra. Szkoda, że Daruzin zapingował. W ogóle nie patrzyłem się na mapę. Ech, bro, naprawdę. To takie XD, prawda? Smite nie mam. Dobra, okej. Ej, odwróć się, typiaszu. Dobra, okej. Także tak wygląda ta sytuacja. Nasus się leczy. Jeszcze raz powiem, Nasus się leczy. Dobra, runy w ogóle może wam pokażę. To się klika tak, jeżeli wam się chce klikać w link w opisie filmu, to macie tutaj runy, prawda? Proszę je was, proszę sobie popatrzeć. Zobaczyliście się, no to świetnie. Dobra, ja tutaj będę jednak slowa maksował.
sumie na opartego mógłbym wejść do jungle Shaco. Wow, to było dobre. Dobra, żartowałem. O, 20 ziom. Wow, the heck. Exi, przepraszam. Nie wiem, zużyłbym flasha i tak dalej, ale on mi ucieknie, bez sensu. Dobra, także tak wygląda sytuacja. O, god damn it. Może tego smoka spróbuję zrobić, może mi tu też Shaco nie wejdzie. A ten smok przyda się na linii, naprawdę? Naprawdę, to tak zabrzmiało, jakbym was miał za chwilę kłamać. Galeho AP. Ach, Darius, nie po drodze mi tam było, ziom, naprawdę. Chętnie bym się cofnął, bo on dużo golda. A z drugiej strony staki. A tego mina za bardzo nie ma jak wskoczyć. Dobra, wejdźmy sobie, najwyżej zginę, chociaż wolałbym nie. Dobra. Może sobie wtedy pobiegniemy, może on tutaj wyjdzie, albo nie! Nasus, myślałem, że tu przez trybusza przejdę. O Jezus Maria, Matko Boska. Dobra, XD, tyle w temacie. Jeżeli chodzi o Nosusa, naprawdę warto jemu akurat dać fragi. Pff, nie, zostaw. Nie. Dobra, to sobie wezmę chociaż miona. Także Nosus to przypadek żaglera, gdzie mu oddajemy fragi, naprawdę, jest tego cool. Barony, smoki, wszystko. Bo warto, po prostu warto. Zaufajcie mi.
Zaufajcie mi. Teraz ulepszę sobie buty. Bo jednak te buty to troszeczkę za mało. W tym wypadku, w przypadku buty, jakie bym kupił, jakie kupię, to będą po prostu merce. Zobaczcie. AP, AP, AP. Slowy, a ceceki i Bóg wie co jeszcze. Slowy, knokapy, prawda? To wszystko to jest po prostu CC. A CC to nic innego jak crowd control. Tak, za bardzo nawet nie mam jak. Dobra, może być i on. Może być i on, wiem, naprawdę. Spokojnie, nie, łapią. Aha, dobra, flash poszedł, wszystko poszło. O mój Boże. O Jezus, jeszcze przez przypadek Erkę włączyłem. No nie, ziom! Chciałem czwórkę, kliknąłem Erkę, prawda? I takie to życie jest. Ja bym tam mógł w sumie zdejmować. O kurwa, jeszcze przez przypadek flasha zmarnowałem. Ja cię kręcę. Dobra, okej. Okay. Mi się wydaje, że przecież powinni się poddać. To może ja już teraz wam powiem. Jak chciałem napisać XD, prawda? No ale to może ja już... O, to szako w start nie działa. Dobra, to sobie chociaż wezmę wilki. To może ja już wam powiem, co dalej się buduje, jak ja buduję na susa. Tylko zrobię wilki, cofnę się i wam pokażę wszystko i wam opowiem. Dobra, także w tym wypadku buty to merce mogą być tabi, jeżeli jest duża D. Dalej, spirit na pewno leczenie wam wzrasta o 30%. Tak, w sumie tak się zastanawiam, czy mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że leczenie wzrasta o 30%, prawda? Jeżeli są apeki, tak jak w naszym wypadku, w moim dokładnie, to tak, są apeki, więc to jest świetny item. Dalej, Deadman's Plane, możecie też kupić świetny item, daje wam movement speeda. A wiadomo, no co sobie, to jest bardzo potrzebne, jak tam kogoś gonicie i macie naładowanego. Trinity Fortune, jak sami widzicie, już kupiłem. Ostatni item. Wydaje mi się, że ostatnim dobrym itemem byłby zakup jakichś kolejnych armorków, prawda? Tutaj był Shaco, bo widziałem. No to XD, bo też użyłem smite, ale chyba nie zobaczyłem, ile mój smite zabiera. 680. No to trochę śmieszki, heheszki, dałem dupy. Mogłem ku użyć na smoku jednocześnie smite'a. Powiedzmy, że podwójny efekt, a i to byłoby naprawdę świetne. Dobra, dałem dupy, miesza z tym. Nie pierwszy, nie ostatni raz, prawda? Może tylko galę jakoś tam zrobimy. A Erki za bardzo nie mam. Dobra, właśnie o tym mówię. Tam też lubi połykać. Tutaj minionków nie ma, Reda nie ma, Shaco bardzo dobrze swoją dżunglę czyści, moją również. Tom Niko. Red za chwilę wstanie. Ale botlane się również pojawi, także nie widzę za bardzo sensu tam czekać, a dlatego Reda
bo mnie po prostu ścisną. Singed robi sobie śmieszki, heheszki. Dobrze, dobrze. Okej. No jak sami widzicie, to kół. Warto z tym kół troszeczkę poczekać. Ja od razu walę to kół i to nic mi daje. A jak sami zauważyliście, dosłownie zostawiłem mu ile? Z 50 HP, może i mniej. I gdybym się powstrzymał, to miałbym 12 staków. Także warto być cierpliwym, jeżeli chodzi o Nasusa i zabijanie na sektowańsku. Raz z krabem i raz z czempionami. Co innego, jeżeli, no nie wiem, macie wyjścia, bo chcecie się uleczyć i tak dalej, to zupełnie na bajka. Albo puszujecie, prawda? To się wtedy raczej nie zastanawiacie, czy możecie laski to czy nie. No zajebiście. Dobra, jak te mnie to biją. Nie no, Szeko naprawdę świetnie czyści swoją junglę, bez kitu. Dobra, jak sobie widzicie, ponad, lekko ponad 500 staków od 22 meta. A na topie kiedyś. Ile trzeba się namęczyć za życia. Wow, ho, ho, ho. I on nic nie powie, że tam się bije. Aha, ja zostałem sam. Wow. Dobra. W ogóle jak dobrze słowa. To był głupi pomysł. Przynajmniej teraz. Miałem ponad 2K golda. Merce. No i tyle. No dobra. Nic się nie stanęło. Tym bardziej, że ja kurde jakoś jak nie patrzę na tą mapę. Ua. No i pojawił się problem, nie patrzę na mapę, nie wiem co się dzieje, a potem zostałem sam, prawda? Jest, ratuj moje blue. Właśnie chyba tamka, że użył RK w miejscu, nie? Ale nie mam pewności. Dobra, zrobię blue. Lecimy potem za smokiem. No i tak wygląda sytuacja. Albo może sobie jeszcze zrobię kampy. W sumie co mi zależy. Okej, Lucian chce blue? Ja nie widzę problemu. Nie feedowałeś, także nie ma lipy. Jak sobie pewnie to zauważyliście, albo nie, to wam powiem. Na zmianę teraz maksuję WE. Tam ktoś ucieka, Szako. Co za łeb? No co za głupi łeb? No, dobra, dzięki, że chcesz pomóc. God damn it, nic nie mogłem zrobić. Ten Tamkęż, widzieliście co on zrobił?
Co za debil. Co za debil. Ale bardzo ładnie w ogóle wytrzymałem. Bo się leczyłem, prawda? Zadawałem tam jakieś fajne obrażenia. Także, no moim zdaniem, Nasus jest OP w jungli. Naprawdę, nie musicie na początku się w ogóle bić. To nie jest ta postać, gdzie musi strasznie latać od linii do linii, gangować, pomagać. Nie, to jest ta postać, gdzie po prostu sobie las hituje z kół w jungli. 20 minut, 400 staków. I tyle. No a potem wiadomo, jakieś kampy dochodzą, czempioni. Jakieś tam miniony na midzie. Na midzie to zaczyna linii. No jesteście zajebiści. W ogóle tutaj, jak walczyłem, nie mogłem nikogo konkretnego uderzyć. Czyli Niko, czy tam tego Thresha. To było złe. Ja chyba skóz zasektowałem tego małego, nie? I co? Brońcie, Panie Boże, żebyś mi to dotknął. Pomóżcie mu. Dobra, lecimy. Nie, żeby specjalnie. Chyba możemy to już kończyć. Tam kończę. A myślę, że Erkę tutaj na respa da. Nie, trochę się zawiodłem. No, także Nasus bardzo mocno, jeżeli nie opewczani. Żarcik, kosmonaucik, tam Kench możemy sobie uciekać, prawda? On ma buty piątki? Nie. No to okej. Okay. Galio oczywiście, prawda? Rabciu ginie. Niepotrzebnie. Dobra, dobra. Chciałem pomóc. Ostatni raz mu pomagam, jak Wojewódzkiego. Ostatni raz. Kur. tyle, jeżeli chodzi o nas. No bardzo łatwo postać, prawda? Wchodzicie w sam środek walki, bijecie się, zabijacie na dwa hity jakiegokolwiek czempiona poza tankami. No i wygrywacie grę. Nasus aktualnie ma bardzo wysokie win ratio, chyba 60%. A to jest naprawdę wysokie. No nie bez powodu, sam widzicie, że jest jakiś teamfight. Ja wkraczam w teamfight, leczę się, mam dużo obrażenia z Q, mam slowa, mam E, które zdejmuje. Redukuje armorki o 25% i zadaje jakieś tam obrażenia. RK dodaje mi zdrowia. Także taka sytuacja. Darius się leje, prawda? My go troszeczkę lewamy, ale to bez znaczenia. W sumie moglibyśmy już kończyć tę grę. Ja zrobię może jeszcze smoka, może zdobędę eskę na Nasusie, chociaż bardzo trudno jest zdobyć eskę na Nasusie, jeżeli gra się w jungle. Naprawdę bardzo. Nie wiem, jaki trzeba mieć wynik. Trzeba być jakimś jebanym kozakiem. Oni się tam ładnie leją. Oni sobie kończą grę. Ej, sik. Także tak wygląda gra i sytuacja. Okej, okay, to GG.
Także to było tyle. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hejos!